Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie, szczególnym, trochę innym od tych, które mamy zazwyczaj. Słuchajcie, oczywiście wszystko, najważniejszy cel, uwielbienie Pana naszego, spotkanie z Nim i przebywanie w Jego słodkiej obecności, ale również korzystając z tego, że mamy teraz taki czas, słuchajcie, że nasz Pan cudowny i wspaniały obdarzył nas przeróżnymi plonami. On zawsze zresztą nam daje wszystko, co najlepsze. Ale teraz właśnie chcemy również to celebrować, chcemy za to dziękować. Tutaj widzimy piękna dekoracja, słuchajcie, plony naszych pól. Może nie wszystkie, może coś, chyba że wszystkie, ja nie wiem, czy to wszystko wyhodowane, czy nie. W każdym razie Panu niech będzie oddana chwała za wszystko. Niech ten czas, który dziś będziemy mieli, słuchajcie, to całe nabożeństwo będzie takim nabożeństwem dziękczynnym. Postanów w swoim sercu, będę Go uwielbiać, bo mam Go za co uwielbiać. Będę Mu dziękować, bo mam Mu za co dziękować. Halleluja. Niech będzie to taki czas. Zanim teraz zaczniemy śpiewać i grać, uwielbiać Pana pieśnią i muzyką, przyjdźmy do Niego w modlitwie, zawołajmy do Niego, poprośmy Go, bo On przyszedł, bo On poruszał się pomiędzy nami, a my w wolności cieszmy się i radujmy się tym, że mamy tę możliwość, by mieć społeczność z Nim, społeczność z sobą. Panie nasz i Boże, jesteś cudowny, jesteś dobry, Panie, Ty jesteś dobry i naprawdę dziękujemy Ci, że tej wielkiej dobroci, Panie, jest tak wiele w życiu naszym. Ty, Panie, jesteś z nami każdego dnia. Ty, Panie, prowadzisz nas, Ty chronisz nas, Ty zabezpieczasz wszystkie nasze potrzeby. A gdy, Panie, potrzebujemy szczególnych rzeczy, Boże nasz, o których Ty też wiesz, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie, wołamy, prosimy, Panie, z dziękczynieniem, Panie, w modlitwach. Ty nas wysłuchujesz. Boże, dziękujemy Tobie za wszystko. Ty wiesz, co jest dla nas dobre, Panie. Czasami może nie rozumiemy Twoich dróg, ale chcemy nimi iść. Chcemy nimi iść, Panie, bo jak mówi Twoje słowo, z czym się zgadzamy, Ty na tych drogach uczysz nas tego, co nam wychodzi na dobre. Chcemy, Panie, dobrego. Chcemy się przemieniać. Chcemy, Panie, byś kształtował nas, nasze charaktery, nasze myślenie, Panie, przez doświadczanie i poznawanie słowa Twojego. Dziękujemy Ci. A dzisiaj Tobie dziękujemy, Panie, że możemy tutaj być, że możemy się cieszyć, że możemy się radować, że, Panie, możemy wspominać wszystko to, co Ty dla nas uczyniłeś. A Ty uczyniłeś dla nas tak wiele i cały czas robisz nam, Panie, różne niespodzianki, dajesz nam dobre rzeczy. Ty, Panie, jesteś tym, który chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Prosimy Cię, przyjdź i pobłogosław nam ten czas. Daj, Panie, by to spotkanie, które tutaj teraz będziemy mieli, było takim, Panie, było spotkaniem, w którym przyjmiesz chwałę i dziękczynienie, które Tobie chcemy przynieść z głębokości serca naszego. Jesteś cudowny i wspaniały. Poddajemy wszystko Tobie i prosimy Cię, prowadź nas, błogosław nam i zaszczycaj nas swoją świętą obecnością, na którą oczekujemy, w której chcemy przebywać i w której, Panie, którą chcemy się wypełniać. Boże, błogosław każdą osobę, każdego uczestnika tego nabożeństwa, wszystkich tych, którzy są tutaj na miejscu, wszystkich tych, Panie, którzy oglądają nas w przekazie internetowym. Boże, daj, by przyszła Twoja wolność, Twoja radość i Twój pokój do każdego serca. A każde ciało, Panie, jeśli potrzebuje, było uzdrowione, było wzmocnione, posilone. A z wszystkiego Tobie, Panie, z wszystkiego tego Tobie niech będzie oddana cześć i wszelka chwała. Halleluja, halleluja, amen. Uwielbiajmy Pana Boga naszego. Yes. los. Nadziei, którą dał nam, już nie pokona mrok. A trwając w uwielbieniu, wołamy: raduj się z każdym swym oddechem. Pana chwal, czasami jaki żyjesz, mocno Pana chwal, w każdej w sercu wciąż za mało wiary, ufności. Wokół mnie góry, których sam przenieść nie zdołam. Leczny jestem słaby, w nim moc, gdy trudno złapać dech, zostaje pieśń. Chociaż ciężko w chwili tej, to nie jestem tu sam. Gdy rozwiązam silny jest, więc wyścigu ciągle biegnę mem, bo wiem, że mój Bóg silny jest i On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo wiem, że mój Bóg silny jest. Wspomnienie sprawia, że czuję się mały. I gdy widzę, że sił moich całkiem opadłem, to składam przyszłość moją w rękach Twych. Planuj życie moje i wszystkie dni. Gdy świat cały kryje się, dla mnie skałą jesteś Ty. Ty rozwiązałeś. Silny jest, więc w wyścigu ciągle biegnę mem, bo wiem, że mój Bóg silny jest i On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo wiem, że mój Bóg silny jest. Większy jest niż straty wokoło, większy jest niż diabelskie więzy, większy jest niż przeszłość i rzeki mej. Większy jest niż ciężar jutra, większy jest niż ból oraz smutki, większy jest od łamionych ciągle płast. Gdy rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest, więc w wyścigu ciągle biegnę mem, bo wiem, że mój Bóg silny jest i On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo gdy rozwiązania nie gdy się budzę, aż nocy przyjdzie czas, wciąż śpiewać chcę, jaki dobry jest Bóg. Bo całe życie byłeś wierny, bo całe życie byłeś dobry. Śpiewać chcę, jaki dobry jest Bóg. Kocham Twój głos, pośród ognia byłeś ze mną. Najciemniejszą noc stoisz tuż przy mym boku. Ty jesteś dla mnie ojcem i przyjacielem mym. W dobroci Twej żyję przez cały czas. Bo całe życie byłeś wierny, bo całe życie byłeś dobry nam. I Bóg mi dech jest moje pieśni, wciąż śpiewam. cierpiać miał w niebie mój dom. To czyż narzekać ma w niebie mój dom? Sam Chrystus cierpiał wszako, obiecał w niebie, że da złoty wieniec mi w niebie mój dom. Sam Chrystus cierpiał wszako, obiecał w niebie, że podczas próby nade mną jest ta łaska, Ty wyprowadzasz, gdy nie ma drogi już. Kiedy wspominam te wszystkie dni, co minęły mi, to dostrzegam w nich, że w mym życiu nie byłem nigdy sam, bo wśród płomieni był ktoś jeszcze. Stał tuż obok mnie, gdy wielkie wody zalewały, On powstrzymał je. I czyż mi trzeba przypominać, jak On uwolnił mnie? Przede mną krzyż, co dźwiga brzemię, za mnie Jezus umarł tam, bo wśród płomieni był ktoś jeszcze. Rzuciłeś winy moje i mój grzech władzy nade mną nie będzie miał. Bo jeśli nawet te wszystkie dni darowane mi skończą się już dziś, nie pokłonię się już Bogom, co w świecie są. Obok mnie, gdy wielkie wody zalewały, ziemi pieśnią łączy się, cała ziemia drży pod nogami, mury więzień walą się, nic nas nie rozdziela, nic nas nie rozdziela. Nie ma innego imienia nad imię Jezus, który był, jest i wkrótce ma znów po nas przyjść. Więc już nie martwię się wszystkim tym, co wydarzy się, jak ocenią mnie. Bo wiem, że nie będę nigdy sam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Płomienia ognia będziesz ze mną, staniesz obok mnie, gdy wody będą zalewały. Sam powstrzymasz się, niczego mi trzeba przypominać. Jak dobry jesteś Ty, nie będę trzał już biec przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Teraz widzę blask wśród ciemności, która przed nim kłania się. Żaby słyszę głos w wysokości, z ziemi pieśnią łączy się, cała ziemia drży pod nogami, mury więzień walą się, nic nas nie rozdziela, nie rozdziela nas. Płomienia ognia będziesz ze mną, staniesz obok mnie, gdy wody będą zalewały. Sam powstrzymasz je, niczyż mi trzeba przypominać. Jak dobry jesteś Ty, nie będę żal już wiec przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Nie będę żal już wiec przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Nie będę żal już wiec przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Nie będę drżał już więc przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Nie będę drżał już więc przed bitwą, bowiem ze mną będziesz Ty. Tęsknię do niebiańskiej atmosfery, gdzie znika ból i miłosierdzie trwa, by ujrzeć Tego, który za mnie cierpiał i chodzić z Nim przez całą wieczność już. Przyjdzie taki dzień, gdy wszyscy się pokłonią. Przyjdzie taki dzień, gdy śmierć odejdzie precz. Stanę twarzą w twarz z tym, który z martwych powstał sam. Święty, święty jest nasz Pan. Szeptana w desperacji i wiary w śpiewa. Hosanna, Barankowi, który zmarł. Hosanna, Hosanna, martwy był, lecz z grobu wstał. Panie Boże nasz, Ciebie wywyższamy. Ciebie błogosławimy i Tobie oddajemy chwałę. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który dał nam nowe życie. Tym, który, jak śpiewaliśmy, zmarł za nas. Tym, który tak nas ukochał. Tym, który tak nas kocha, że nie zawahał się przyjść i w zastępstwie nas, żyjąc tutaj na ziemi jako człowiek, położyć życie swoje. By, Panie, grzechy nasze zostały złożone na Ciebie, a w Tobie byśmy mogli zostać usprawiedliwieni. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, z głębi naszego serca. Naprawdę cieszymy się z tego, że Ty jesteś Bogiem naszym, że każdego dnia, Panie, jesteś z nami, że każdego dnia, Panie, możemy wiedzieć i być pewnymi tego, że Ty jesteś przy nas. Uwielbiamy Cię. Panie, dziękujemy Ci za wszystko to, co Ty nam dajesz, a Ty nam dajesz tak wiele dobrego. Panie, naprawdę serca nasze dzisiaj przepełnione są wdzięcznością. Chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię wywyższać, chcemy Cię błogosławić. Panie, prosimy Cię, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo na Twoje dzieci i na Twój lud. Niech, Panie, teraz słowo prosto z nieba będzie nam dane. A chcemy słuchać to, co Ty do nas mówisz, bo Ty, Panie, mówisz do nas rzeczy, które przywodzą nas do mądrości, które, Panie, otwierają nasze patrzenie, zrozumienie. Panie, Ty objawiasz nam wszystko to, co chcesz, byśmy rozumieli, a my chcemy rozumieć. Chcemy rozumieć więcej, chcemy iść dalej. Chcemy, Panie, słyszeć lepiej Twój głos, chcemy lepiej oglądać Twoje dzieła. Chcemy, Panie, coraz więcej siebie poddawać Tobie. Bo jak, Panie, powiedziane jest, nie dla siebie samych żyjemy, bo Chrystus umarł za nas, ale dla Niego. Ale nasze życie jest ukryte w Nim. Chcemy je odnajdywać. Panie, w Tobie. Błogosław nam, Panie. Błogosław nam, Panie, teraz tę dalszą część tego spotkania. Daj, Panie, by Twoja radość, która przepełnia serca nasze, rozlewała się, a my byśmy się mogli cieszyć i radować obecnością Twoją świętą. Błogosław, Panie, pastora, który będzie przekazywał słowo od Ciebie. Daj mu wszelką mądrość, łaskę, błogosławieństwo, Panie, i namaszczenie prosto z nieba, by przekazał to, co Ty chcesz, by tu było powiedziane. A my chcemy słuchać i budować się. Błogosławić Ciebie, Panie, i wywyższać Ciebie. Halleluja. Błogosławimy też dzieci nasze, które Ty nam dałeś, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który otacza je swoją opieką. Bądź, Panie, z nimi. Chroni od złego. Chroni, Panie, od zgubnych wpływów tego świata i daj, by ich serca, Panie, były całkowicie na Tobie skoncentrowane. By, Panie, pomimo tego, że będą przechodziły przez różne ciekawe być może rzeczy, daj, Panie, by widzieli, że Ty jesteś jedynie wartościowy. Że Ty jesteś, Panie, źródłem wszelkiego szczęścia, wszelkiego życia i światłości. I zawsze patrzyły na Ciebie i miały siłę do tego, by zwyciężać w Tobie. Halleluja. I, Panie, podobać się Tobie. Błogosławimy dzieci nasze. A Ciebie wywyższamy. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. A teraz poproszę pastorów i starszych zboru. Poproszę też Anię z Jonatanem i z dzieciątkiem. Będziemy się modlić. Monika, czekoladkę tam niech damy. Starczy tam. Słowo Boże jest dla nas podstawą do tego wszystkiego, co robimy. I Słowo Boże w Marka 10, od 13 do 16 mówi tak. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. A wcześniej w Mojżesza jest powiedziane w 4 Mojżeszowej w 6 rozdziale i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom. Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Amen? Amen. I dlatego właśnie się będziemy modlić, aby Pan błogosławił, aby Pan prowadził w mocy swojej. Panie nasz i Boże, skierujcie swoje ręce. Panie nasz i Boże, oto jesteśmy przed Twoim obliczem, z rodzicami i dzieciątkiem. To Ty dałeś, Panie, to dzieciątko do tej rodziny. Wśród znaków i cudów dałeś je, Panie. A teraz, Panie, przynieśli je przed Twoje oblicze, aby Twoje błogosławieństwo spłynęło na tą Eliankę. Panie, niech Twoje błogosławieństwo przyjdzie. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo na Anię i Jonatana. Niech przyjdzie Twoja pomoc, niech przyjdzie Twoje prowadzenie, niech stąpi na nich Duch Twój Święty, bo my wierzymy tylko Tobie, my ufamy tylko Tobie, że ta rodzina będzie funkcjonować w mocy Twojej, w Duchu Twoim Świętym i poprzez prowadzenie Twoją mądrością, Panie. Niech spełni się Twoje słowo nad nimi. I niech będzie prowadzenie w mocy Twojej, Panie. My przynosimy to dzieciątko, tą Eliankę i rodziców razem jako cały zbór, bo pragniemy, aby Twoje błogosławieństwo, spływając na nich, dosięgło też nas. Panie, błogosław, Panie, prowadź, Panie, rozjaśniaj swoje oblicze nad nim i niech miłość Twoja otacza tą rodzinę. Dlatego cieszymy się, radujemy się, Panie, że Ty patrzysz teraz z nieba swojego tronu i posyłasz swoje błogosławieństwo. Bądź wywyższony, Hosanna, Halleluja. I wszyscy powiedzieli Amen. Błogosławimy ich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Proszę, usiądźmy, będziemy słuchali Słowa Bożego. Poprzednią niedzielę mówiliśmy o sianiu, ponieważ zbliżał się okres święta żniw i dzisiaj jest ten dzień święta żniw, a więc mówiliśmy w poprzednią niedzielę o sianiu niezgody między braćmi. A dzisiaj również będziemy mówili o sianiu, dlatego że żeby zebrać z naszych pól takie wspaniałe plony, też trzeba zasiać. Mianowicie dzisiaj będziemy mówili o sianiu pokoju. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli o tym, czego nie można siać, a co trzeba siać. Otwórzmy 2 list do Koryntian, 13 rozdział od 7 do 11. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się modlimy o doskonałość waszą. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo. Na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, Weźcie sobie napomnienia do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A więc bądźcie zdrowi, wszyscy bądźcie zdrowi. Taka jest wola Boża, takie jest Słowo Boże. W Mateusza w 5 rozdziale 9 wersecie jest powiedziane: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jest to jedno z błogosławieństw, które Jezus wypowiedział, rozpoczynając kazanie na górze. Znamy ten fragment Słowa Bożego i przynajmniej ja, może i inni, często czytamy ten fragment. Słowa te mówią o tym, jacy powinni być ludzie wierzący tutaj na ziemi. Inne błogosławieństwa podkreślają, że szczęśliwymi w oczach Boga są ludzie pokorni duchem, ci, którzy się smucą, cisi, pragnący sprawiedliwości, miłosierni i litościwi, ludzie czystego serca i czyniący pokój. Ostatnie błogosławieństwo mówi, że ludzie tak żyjący będą prześladowani i dyskryminowani, i w którym liczą się zupełnie inne cechy charakteru człowieka, niż mówi o tym Pismo Święte. Jezus mówi tak, Mateusza 5, 11, 12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza jest w niebie. Szczególną uwagę poświęćmy błogosławieństwu ludzi czyniących pokój. A dlaczego tak mamy poświęcić temu naszą uwagę przede wszystkim? Odpowiedź jest bardzo prosta. My ludzie bardzo potrzebujemy pokoju. W sobie, w swoich sercach, w rodzinach, w relacjach z innymi ludźmi, a wreszcie potrzebujemy pokoju z Bogiem. Musimy mieć ten pokój z Bogiem, bo to jest podstawa dla naszego życia. To jest fundament dla naszego życia. Od pierwszego grzechu w raju, jaki popełnili nasi rodzice Adam i Ewa, rozpoczęła się era niepokoju. A od tragicznej historii Kaina i Abla zaczyna się era nienawiści, zbrodni i wojen. Właśnie od Kaina się to rozpoczyna. Wcześniej nikt nikogo nie zabił. Dlatego musimy wiedzieć, co Biblia mówi na temat tego, co się wydarzyło na ziemi, abyśmy stronili od złych przykładów, a podążali za tymi, które są właściwe. W przeszłości człowiek wyspecjalizował się w burzeniu pokoju i wszedł w ciągły konflikt z Bogiem. Cały czas zatargi z Bogiem. Cały czas coś nie tak robili ludzie. Tymczasem Jezus, Chrystus, naucza nas dzisiaj z wielkim naciskiem, mówiąc: błogosławieni pokój czyniący. A więc błogosławieni są siewcy pokoju. Jeśli siejesz pokój, to i będziesz zbierał plon pokoju. Jeśli siejesz to, co mówiliśmy poprzednią niedzielę, niezgodę między braćmi, to będziesz zbierać plony niezgody. Co nie jest pozytywne dla każdego z nas. Słowo błogosławiony w języku aramejskim, którym posługiwał się Jezus Chrystus, przyjmuje postać wykrzyknika. A więc gdybyśmy to słowo musieli przetłumaczyć dokładnie według tego, jak mówił Jezus, musielibyśmy powiedzieć: o, jakże błogosławiony! I mówiąc bardziej współczesnym językiem, należałoby to przetłumaczyć: o, jakież jakże szczęśliwy jest człowiek czyniący pokój. A więc zobaczmy, to jest szczęście nie tylko dla tych, którzy ten pokój przyjmują, ale to jest też szczęście dla tego, który ten pokój rozsiewa. To jest szczęście. Człowiek jest wtedy naprawdę szczęśliwy. Inne polskie tłumaczenia tego błogosławieństwa podają, że błogosławionymi albo szczęśliwymi są ci, którzy wprowadzają albo wnoszą pokój, zabiegają o pokój, albo którzy doprowadzają do pokoju. A więc wszelkie działania, wszelkie wysiłki idą w tym kierunku, aby był pokój wokół nas. Nie sianie niezgody, ale pokój. Zupełnie coś innego. Bóg dał pokój na ziemi naszej i są owoce tego. Gdyby nie było pokoju, nie byłoby jak nawet zasiać. I cóż dopiero by wyrosło? Chwasty, ziele. Ale widzimy, plon jest. A więc zasiane zostały w pokoju Bożym dobre rzeczy. W żadnym jednak tłumaczeniu Nowego Testamentu nie ma zwrotu walczą o pokój. Nie znajdziecie nigdzie w Biblii powiedziane, że my mamy walczyć o pokój. A przecież tak często ludzie myślą, że o pokój trzeba walczyć, co jest sprzecznością samą w sobie. Jeśli o pokoju mówimy, to nie można mówić o walce. Pokój to jest pokój, to nie jest walka. Tak się jednak dzieje w świecie, na przykład wojskowych albo polityków, którzy walczą o pokój. Choć świat nadal jest skłócony i coraz bardziej niespokojny. Prawda biblijna jest taka, że pokój trzeba dać z siebie, a nie wymusić pokój na kimś. Nie wymuszamy pokoju na kimś, tylko dajemy go z naszego serca, z naszego wnętrza. Wielki tego przykład pochodzi z nieba. Ojciec niebiański, Bóg pokoju, posłał na świat Jezusa Chrystusa, nazwanego przez proroka Izajasza Księciem pokoju, Książę pokoju. Izajasza 9 rozdział 5 werset mówi: spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę pokoju. Książę pokoju. On stał się pokojem naszym, który zburzył bariery między ludźmi i pojednał nas wszystkich z Bogiem. I o tym jest powiedziane w Efezjan 2:14. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Zburzył w sobie. Kochani, zobaczmy, że Jezus Chrystus urodził się na tej ziemi. Już od urodzenia miał mur pomiędzy sobą a swoim Ojcem. I działał od samego początku już w taki sposób, aby ten mur zburzyć. I to jest prawda, że Jezus Chrystus zburzył ten mur. I między nami a Bogiem nie ma muru. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus go zburzył. I uczynił nam tą jedność z Bogiem. Uczynił nam tą przyjaźń z Bogiem. Skoro więc ośmielamy się siebie nazywać Jego naśladowcami, naszym chrześcijańskim obowiązkiem i zadaniem jest czynić pokój między ludźmi. Czy myślimy o tym, że powinniśmy czynić pokój między ludźmi? Jeżeli między nami a innymi ludźmi jest niepokój, nie czynimy woli Bożej, nie wypełniamy Bożego Słowa. A więc jeśli z kimś się kłócimy, kto by to nie był, to nie czynimy pokoju, nie siejemy pokoju. Błogosławieni pokój czyniący, a nie pokój miłujący. Mamy pokój czynić, a nie tylko miłować. Nie wystarczy pokój kochać. Trzeba go też szerzyć, wnosić i wprowadzać w codzienne i praktyczne życie. Inne błogosławieństwa w Ewangelii Mateusza dotyczą naszego usposobienia wewnętrznego. Nie wystarczy posiadać spokojne usposobienie, cierpliwe i wyrozumiałe dla innych ludzi. Nie wystarczy, bo to jest coś, co może człowiek mieć na ziemi żyjąc bez Boga. Jezusowi chodzi o to, abyśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma. I szerzyli miłość wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają. A więc zobaczmy, jakie jest nasze posłannictwo. Zobaczmy, jakie jest nasze powołanie. Do czego nas Słowo Boże zachęca? Do czego nas kieruje? Abyśmy tak, a nie inaczej działali. Nie wolno nam, chrześcijanom, reprezentować postawy pasywnej i mówić tak: chcę mieć święty spokój, więc nie angażuję się w nic, nie chcę stawać po niczyjej stronie, nie obchodzą mnie inni ludzie. Mam swój własny ciepły kąt, wygodny fotel, kolorowy telewizor, wszystko inne i wszyscy inni po prostu mnie nie obchodzą. To nie jest postawa chrześcijanina. To nie jest właściwa postawa nas, jako wierzących ludzi w tym świecie żyjących. Tak wygodna i bardzo egoistyczna postawa nie ma nic wspólnego z czynieniem pokoju. A problem w tym, że taka postawa jest dzisiaj tak bardzo powszechna. Bardzo powszechna. Czynienie pokoju to jest konkretne działanie. Czynienie pokoju to jest praca do wykonania. Dla nas nałożona przez Pana. Tymczasem pokój w biblijnym znaczeniu nie oznacza unikania problemów, ale rozwiązywanie ich, rozprawianie się z nimi i przezwyciężanie ich. A więc stawiamy czoła. A więc stajemy naprzeciw i zaczynamy się temu przeciwstawiać. Zaczynamy postępować w biblijny sposób, Boży sposób. Czynienie pokoju wymaga od nas czegoś. Wymaga od nas, wierzących ludzi, wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem własnych ambicji i emocji. Oznacza często rezygnację z własnego ja. I to jest podstawa, abyśmy zrozumieli, że bardzo często musimy odstąpić od naszych planów, odstąpić od naszych działań, a przyjąć plany Boże i postępować według Bożych zaleceń i wskazówek. Czynienie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu. To sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. To szukanie dobra drugiego człowieka. A taka postawa jest możliwa, jeśli ktoś ma w sercu po prostu miłość do bliźniego, bez względu na to, jaki on jest. Miłość do bliźniego niezależnie od tego, jaki on jest. Czynienie pokoju to szukanie dobra drugiego człowieka. Czy myślimy nieraz o tym, żeby szukać dobra drugiego człowieka? Czy raczej zawsze dobro swoje stawiamy ponad wszelkie inne dobro? I nie ustępujemy, po prostu pogrążamy się coraz dalej w tym udowadnianiu swojej racji, udowadnianiu, że nasze plany są ważniejsze i są ponad planami innych. Kochani, prawda jest taka, że my mamy po prostu miłować bliźnich. Słowo pokój to w oryginalnych językach Biblii z greckiego to słowo hairene, a z hebrajskiego szalom. Wielu z nas słyszało to słowo. Sens tego słowa polega na tym, że pokój to nie tylko brak kłopotów. W tym słowie zawiera się wszystko, co służy najwyższemu dobru człowieka. W krajach Bliskiego Wschodu słowa szalom lub salam to nie tylko życzenie, aby człowieka ominęło nieszczęście, ale żeby człowiek miał wszystko, co najlepsze w życiu. To jest życzenie. Sens tego błogosławieństwa jest taki: o jakże szczęśliwi są ci, którzy dążą do tego, aby wszystkim ludziom na świecie było lepiej. Pewien człowiek, znany człowiek, Abraham Lincoln, on był prezydentem Stanów Zjednoczonych 1861-65. Powiedział tak: życzyłbym sobie, aby po mojej śmierci mówiono o mnie, że zawsze, gdy tylko mogłem, wyrywałem ciernie, a na ich miejsce sadziłem kwiaty. Dobra myśl. Wierzący człowiek w szczególny sposób powinien do tego dążyć. Żeby nie było cierni, ale żeby były piękne kwiaty. I powiem wam, że to jest coś ważnego w tym. Bo kiedy miałem parę lat temu widzenie Królestwa Niebios, to widziałem tam śliczne kwiaty. Nie da się opisać, zupełnie nie da się opisać, jak pięknie wyglądały. Na ziemi takich kwiatów nie widziałem nigdy. Chociaż widziałem, oglądałem w różnych miejscach przepiękne kwiaty, ale to nie było nawet porównania. A trawa była zielona. Nie taka króciutka, rżysta, ale taka dłuższa. Ale jak nogą się na tej trawie stawało, to tak jakby się stawało na aksamicie. Wszystko było mięciutkie. I podszedłem do lwa, a on nie miał zamiaru mnie gryźć, a ja się przytuliłem do jego grzywy i głowa mi wleciała tak chyba za 20 centymetrów. Takie puszyste było jego futro. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy być ludźmi, którzy nie sieją cierni, nie sieją kolców, nie rozrzucają gwoździ, ale sieją pokój, z których wyrastają piękne rośliny i bardzo użyteczne dla każdego. Pan Jezus odnosi to błogosławieństwo do człowieka, który zaprowadza pokój we własnym sercu i duszy. Biblia mówi, że w ludzkiej duszy toczy się ustawiczna walka pomiędzy dobrem i złem. I dopiero powierzenie życia Bogu i oddanie serca Chrystusowi pozwalają człowiekowi i wierzącemu zaprowadzić pokój w swoim wnętrzu. I to jest podstawa. Błogosławieni są ci, którzy troszczą się o pokój wewnętrzny własnej duszy i mogą żyć w duchowej harmonii ze swoim Stwórcą. Rabini żydowscy mocno podkreślali, że nadrzędnym zadaniem człowieka bogobojnego jest ustanawianie normalnych, pokojowych stosunków między ludźmi. Wszędzie można znaleźć ludzi z trudnym charakterem, ze swojej natury skłonnych do sporów, zwady i kłótni. Tego typu ludzie albo sami się ze sobą kłócą, albo sprawiają, że inni z ich powodów wykopują topór wojenny. Tacy ludzie to synowie wojny, którzy wykonują diabelską robotę. Światu potrzebni są synowie pokoju, nie synowie wojny. I czyniciele zgody na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, rodzinnego i w Kościele. Tylko skąd takich ludzi wziąć? Odpowiedź jest prosta. To my, chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, księcia pokoju, mamy być orędownikami, ambasadorami pokoju. Ale czy jesteśmy? Czy rozsiewasz pokój wszędzie wokół siebie? Gdzie wchodzisz, tam zaczyna się pokój. Gdzie mówisz, tam zaczyna się wlewać do serc ludzi pokój. Czy jesteś takim człowiekiem? Rozejrzyj się wokół siebie. Jak przejdziesz? Jak przechodzi wiatr, to co widać? Wszystko się przechyla, kładzie się, a drzewa są wyrywane z korzeniami. Czy to jest pokój? Przypomnijmy sobie, jak były różne zjawiska atmosferyczne, kiedy Eliasz był w jaskini. Różne rzeczy się działy. Potężne wiatry wiały, tak że kruszyły aż skały. Pewien człowiek współcześnie żyjący był w Argentynie, tam na południu, gdzie bywają potężne wiatry. I ponieważ potężna burza się rozpoczęła, wszedł do jaskini i zaczął patrzeć z pewnej odległości, co się dzieje. A tam w górach było małe jeziorko. Wyobraźmy sobie, woda podniosła całą wodę z tego jeziora, tak że dno było czyste, nie było żadnej wody. Całe jezioro. A później na chwilę przestał wiać, spadło to jezioro z powrotem, a później zobaczył skały wielkości autobusu, które leciały w powietrzu. Możliwe, że to taka burza była, kiedy Eliasz był w jaskini. Może i wokół nas nieraz takie burze dzieją się, kiedy żyjemy w tym świecie i różne sytuacje się dzieją. I czasem nie widzimy wyjścia. Ale kiedy Eliasz wyszedł z jaskini i oczekiwał, że to już będzie teraz głos Boży, kiedy rozpoczął się leciutki powiew, kiedy ty rozmawiasz z ludźmi, to widzisz, że to jest taki leciutki powiew, że ludzie łagodnieją, że ludziom się zaczyna robić serdecznie, przyjemnie, że czują od ciebie miłość, czy ode mnie. Siewcy pokoju. To właśnie do nas skierowane są słowa zapisane w Hebrajczyków 12:14, a brzmią one tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przejmijmy się tym. Chcemy ujrzeć Pana? Bez pokoju nikt nie ujrzy Pana. Nikt. A Paweł tak pisał w Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. No i my to dobrze rozumiemy. Ze wszystkimi mamy pokój, tylko z nim i z nią to nie. Ze wszystkimi oprócz nich. Czy masz takich ludzi, których możesz wydzielić i powiedzieć, no z nim czy z nią to nie. Jaki ma być człowiek? Człowiek, który kocha życie. Psalmista Dawid pisze o tym w psalmie 34, w wersecie 15. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Widzimy, jak ma postępować współcześnie żyjący chrześcijanin? Wniosek z tych cytatów biblijnych jest oczywisty. Ci, którzy dzielą i skłócają ludzi, są świadomie bądź nieświadomie na usługach szatana. Świadomie albo nieświadomie, ale są na usługach szatana. Natomiast ci, którzy ludzi jednoczą i są czcicielami pokoju i zgody, wykonują zaszczytne dzieło Boże. Pismo Święte wielokrotnie nazywa Stwórcę Bogiem pokoju. Rzymian 15:33 mówi, a Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Nikt amen nie powiedział. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Bóg pokoju. Jezus jest nazwany księciem pokoju. Dlatego każdy szczery naśladowca Chrystusa, czyniciel pokoju, jest synem Boga. A to jest wielki zaszczyt i zobowiązanie. Jeśli jesteś synem Bożym, a tak często słyszymy, że ludzie mówią, że są synami Bożymi, to mamy być czynicielami pokoju. Jesteśmy wtedy synami Boga. Czynicielem pokoju może być tylko ten, kto ma pokój w sobie samym. A to oznacza, że człowiek musi sam uzyskać pokój z Bogiem. Musimy najpierw w Boga z całego serca uwierzyć. Potem uświadomić sobie swoje grzechy, wyznać je szczerze i uczciwie Bogu, powierzyć swoje życie w Jego ręce, a potem korzystać z mocy Ducha Świętego. Rzymian 8:14 mówi, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Tylko ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są synami Boga. Tylko dzięki mocy i inspiracji Ducha Świętego każde dziecko Boże może czynić wokół siebie pokój. Tylko z namaszczenia Ducha Świętego możemy czynić pokój. Dlatego musimy zadbać o to namaszczenie. Czy prosisz z całego serca Boga, aby dał ci moc Ducha Świętego, byś mógł prowadzić wszystkich i siebie do pokoju? Jakie są praktyczne wnioski wynikające z tego rozważania. Po pierwsze, siewcy niezgody nie zobaczą Boga, bo nie są Jego dziećmi. Pamiętajmy o tym. Siewcy niezgody nie są dziećmi Bożymi. Po drugie, nie czekaj na pokój, lecz wnoś go ze sobą wszędzie, gdzie przebywasz. Do twojej rodziny, do twojego małżeństwa, do twojego miejsca pracy i do twojego kościoła. Wszędzie go wnoś, ze sobą przynoś, abyś nie wyszedł z tego miejsca pokłócony z kimś. Po trzecie, po prostu kochaj ludzi, nawet jeśli mają trudne charaktery, i staraj się żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi, o ile to tylko możliwe. Szukaj możliwości, wszelkiej możliwości, ażeby mieć pokój z ludźmi otaczającymi ciebie. Po trzecie, po prostu kochaj ludzi. Po czwarte, troszcz się o pokój wewnętrzny twojego serca. Jeśli pokłóciłeś się z kimś, gniewasz się na kogoś, nie podajesz mu ręki lub omijasz na ulicy, przyznaj się, że nie jest ci z tym dobrze. Masz wyrzuty sumienia, cierpisz. Zdobądź się na odwagę i poświęcenie, pójdź do tej osoby, przeproś i proś o wybaczenie, pojednaj się. Spadnie ci wielki kamień serca, a do twojej duszy wróci pokój Boży. Będziesz się czuł znowu radosny i szczęśliwy. Ale jeśli nie zrobisz tego szczerze, to wielki kamień serca spadnie ci na nogi i przygniecie możliwość twojego działania, pójścia i uczynienia z tym czegoś. Po piąte, nie bądź powodem kłótni, zwad, nieporozumień. Bądź raczej rzecznikiem pojednania, bo tam, gdzie pokój, zgoda i miłość, tam mieszka Bóg. Na początku czytaliśmy w 2 Koryntian 13:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. A Bóg pokoju i miłości będzie z wami. Bóg pokoju, miłości będzie z wami. Dlatego, bracia i siostry, naprawdę dążmy do pokoju. Siejmy ten pokój. Naprawdę rozsiewajmy go dookoła, aby nie było wokół nas kłótni, niezgody, ale był pokój, na który oczekuje nasz Pan i Bóg Wszechmogący w Królestwie swoim. Amen. A teraz, kochani, powstańmy, będziemy się modlić, a później przystąpimy do stołu Pańskiego. Panie nasz i Boże, jesteś naszym przewodnikiem, światłością naszą i mocą nas. Jesteś jedynym Bogiem, który nas ratuje od zguby. Ty jesteś jedynym Panem i Królem, który daje nam rozwiązania ze wszelkich spraw w naszym życiu. Dlatego, Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Korzymy się przed Twoim obliczem. Naprawdę oczekujemy Twojej pomocy, Twojego ratunku, abyśmy naprawdę zaczęli dążyć do innych celów, do takich, na które Ty z naszego życia oczekujesz. Panie, chcemy przystąpić do Twojego stołu. Dlatego omyj, oczyść nas. Daj nam Twoją sprawiedliwość. Daj nam, Panie, nie taką szatę, jak nasza splugawiona, ale daj nam czystą szatę, abyśmy mogli przyodziać się w Twoją sprawiedliwość i oczekiwać Twoich działań. Prosimy Ciebie o tych braci, którzy będą prowadzić tą wieczerzę. Błogosław ich. Wypełnij ich Duchem swoim świętym. Użyj ich na swoją chwałę. Daj im namaszczenie. I bądź błogosławiony i wywyższony odtąd aż na wieki wieków. Amen. Prosimy Was, bracia. Zanim zaczniemy wieczerzę, przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Pan nasz Zbawiciel ofiarował swoje ciało i swoją krew na krzyżu za każdego z nas. I w tej właśnie chwili będziemy wspominać to, co dla nas uczynił. Będziemy wspominać też ostatnią Jego wieczerzę, którą spożyła wraz ze swoimi apostołami. Wtedy Jezus ustanowił pamiątkę tej wieczerzy. A my chcemy być Jemu posłuszni. Będziemy teraz błogosławić chleb i wino i będziemy rozdzielać to między nami. Brat Zbigniew nas teraz poprowadzi w modlitwie. Błogosławmy naszego Pana, dziękujmy Mu za to, co dla nas uczynił na krzyżu. Chwała Ci, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Ty jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Ojcem i Stworzycielem naszym. Ty, Panie, dałeś dech życia w nasze nozdrza i postawiłeś nas tutaj na ziemi, ale prowadzisz nas ręką swoją. Widziałeś, że Twoje stworzenie nie poszło za Tobą, że Twoje stworzenie zgrzeszyło. I Panie, wielkiej swojej miłości mogłeś nas zniszczyć, mogłeś nas zetrzeć na proch, a jednak okazałeś swoją łaskę i swoją miłość. Posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, posłałeś Go do ludu swego, posłałeś Go do swego stworzenia, aby dał wybawienie, aby dał uwolnienie. Ty, Panie, przyszedłeś do nas nie jako zwycięzca, nie jako Pan Panów i Król Królów, któremu oddawano chwałę i cześć, ale przyszedłeś w cichości i w pokorze. Przyszedłeś jako ten, który miał moc Bożą, ale Ty, Panie, dałeś siebie, jedynie siebie za nas wszystkich. To nasze winy i nasze grzechy przybiły Cię tam do krzyża Golgoty. To za nasze winy musiałeś Ty, Panie, cierpieć, bo za każdy grzech jest śmierć. Ale Ty w miłości swojej wziąłeś to na siebie. Ty, Panie, zdjąłeś z nas ten ciężar, zdjąłeś okowy grzechu, zdjąłeś kajdany, którymi byliśmy spięci. Ty, Panie, wybawiłeś nas od cierpienia. Ty, Panie, wybawiłeś nas od tego wszystkiego. Ty poszedłeś tam na Golgotę. To Ciebie, Panie, biczowano, to Ciebie opluwano, a Ty przyjąłeś to bez słowa skargi, aby dać wybawienie. Twoja święta krew przelana na krzyżu wybawiła nas. Twoja święta krew uwolniła nas, bo grób nie zatrzymał Ciebie, bo krzyż nie mógł Cię zatrzymać, bo Ty jesteś Bogiem i Panem. To Ty, Panie, odebrałeś klucz od piekła i od śmierci. To Ty, Panie, wyprowadziłeś jeńców i stoisz po prawicy Ojca Niebieskiego. to Ty, Panie, każdego dnia orędujesz za każdym z nas, bo widzisz i znasz nas doskonale. Ty wiesz o nas wszystko, przed Tobą nic nie jest ukryte, przed Tobą wszystko jest otwarte, Panie, widzisz nasze upadki, nasze potknięcia. Pomimo to podnosisz nas, pomimo to dodajesz nam sił i dajesz łaskę swoją każdego dnia. Dziękujemy Ci za to wszystko, Panie. Dziękujemy Ci za tą olbrzymią miłość. Dziękujemy Ci, Panie, za Ducha Twojego. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Ty prowadzisz nas ręką swoją. Ale teraz, Panie, prosimy Cię. Prosimy Cię, pobłogosław ten chleb, który będziemy rozdzielali między sobą. Chleb, pamiątkę. Pamiątkę Twojego zwycięstwa. Pamiątkę Twojej ofiary. Pamiątkę tego, co Ty uczyniłeś dla nas. Jak wielkim i potężnym Bogiem jesteś. Przyjmij, Panie, wszelkie uwielbienie z naszych ust, bo Tobie należy się chwała. Amen. A gdy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go, mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza, we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Brat Marcin poprowadzi nas teraz w modlitwie. Wspaniały Panie, jedyny Królu, cudowny Zbawco. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, kiedy my teraz, stojąc przed Twoim obliczem, dziękując Ci, Panie, za to, co Ty dla nas uczyniłeś, za to, że to Ty, Panie, za nas wyjednałeś tam, Panie, życie wieczne. Będziemy spożywać, Panie, też i wino, Panie. Wino, które symbolizuje Twoją krew, Panie. Krew najświętszą, krew jedyną, krew prawdziwą, Panie. Krew, która zmywa nasze grzechy. Krew, która zmyła wszystko to, co było złe i cały czas zmywa. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Panie, że w godzinie próby Ty nie zawahałeś się i poświęciłeś siebie za nasze grzechy, nie za Twoje. bo Ty byłeś czysty za nasze grzechy, za nasze słabości, Panie, za nasze ułomności, za nasze, Panie, potknięcia. Ale krzyż się, Panie, nie zatrzymał, śmierć się, Panie, nie zatrzymała, bo to Ty jesteś zwycięzcą, Panie. To Ty pokonałeś, Panie, szatana, pokonałeś śmierć, pokonałeś krzyż, Panie, pokonałeś wszystkie nasze choroby, słabości i otworzyłeś nam drogę do Twojego Ojca. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Panie, spraw, żebyśmy my potrafili kochać tak, jak Ty nas ukochałeś. Panie, spraw, żebyśmy potrafili miłować, Panie, tak jak Ty nas umiłowałeś, Panie. Gdzie Ty poświęciłeś swoje życie, Panie, za nas. Teraz, Panie, stojąc przed Twoim obliczem, prosimy Cię, Panie, błogosław wino. Wino, Panie, które symbolizujące Twoją krew, Przenajświętszą krew, Panie. Krew, która sprawia, że stajemy się bielsi niż śnieg, tylko i wyłącznie dzięki niej. Panie, błogosław, Panie, każdą osobę, która dzisiaj będzie przystępowała do wieczerzy. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć. Amen. Panie nasz Boże Wszechmogący, Królu nasz, dziękujemy Ci, Panie, jaką wspaniałą łaską żeś nas obdarzył, chociaż żeśmy na to w ogóle nie zasłużyli, Panie. Ty jesteś wspaniałym, majestatycznym Bogiem. Ty jesteś, Panie, Bogiem życia i śmierci, Panie Wszechmogący, od Ciebie zależy, jak potoczy się nasze życie. Boże Wszechmogący, Ty mógłbyś w dowolnej chwili odebrać nam swojego ducha, ściągnąć swoje tchnienie, Panie, i nie musiałbyś nas znosić, ale Ty, Panie, nie masz upodobania w śmierci grzesznika. Ty, Panie, zupełnie inaczej zrobiłeś. Dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ofiarę za nasze grzechy, za wszystkie nasze przewinienia, bo Ty, Panie, chcesz, abyśmy wrócili przed Twój tron, abyśmy byli święci w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli czyści. Ty, Panie, chcesz, abyśmy żyli wiecznie przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że wykonałeś wolę Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, że tak wiele ofiarowałeś po to, abyśmy my mogli żyć, abyśmy nie musieli cierpieć za nasze grzechy. Dziękujemy Ci. Tobie niechaj będzie cześć i chwała, Panie, na wieki wieków. Amen. Amen. Cieszymy się, że mogliśmy do stołu pańskiego przystąpić. A teraz poproszę grupę uwielbiającą. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Przypominam też, że dzisiaj po nabożeństwie mamy wspólny posiłek tam na zewnątrz i zapraszamy wszystkich serdecznie. Nabożeństwa będziemy mieli w środę o godzinie 19, w czwartek grupa domowa, w piątek o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 10 rano. Jeszcze chcemy życzenia złożyć. Siostra Ela. Dziecka, o które modliliśmy się dziś. Śpiewajmy na chwałę Pana. Ani brat mój, ani siostra tego, Panie, Panie, tak ja, tak ja, tak ja, tak Panie. Panie nasz Król lub nasz Zbawicielu, Jezu Chryste, dziękujemy Ci, Boże, za kolejny dzień, który dodałeś do naszego życia. Dziękujemy Ci, że mogliśmy zacząć ten dzień, Boże, spotykając się na tym miejscu, aby Cię wielbić, błogosławić. Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Ty jesteś, Panie, naszą radością, naszą pomocą. I do Ciebie, Panie, przychodzimy i u Ciebie szukamy ratunku. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dbasz o nas i troszczysz się o nas. Tobie niechaj będzie cześć i chwała. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy na tym miejscu wielbić Twoje wspaniałe imię i że mogliśmy karmić się Twoim wspaniałym Słowem, Boże, którym nas obdarowałeś. Dziękujemy Ci za tą społeczność, w której możemy się zgromadzać, Panie, za wszystkich tych ludzi, których na pewnym etapie ich życia pobudziłeś ich serca, Boże. Zasiałeś, Boże, ziarno, a potem dałeś wzrost. Dziękujemy Ci za tą społeczność. Tobie niechaj będzie cześć i chwała, Panie. Dziękujemy Ci również za liderów i za wszystkie służby, jakie mamy w tym Kościele, oraz za pastora Piotra i siostrę Leokadię. Dziękujemy Ci, Boże, że oni poświęcili swoje życie, aby zająć się tym Kościołem, Panie, aby podjąć Twoje Boże dzieło. I prosimy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ich, Boże, błogosławił we wszystkim, co czynią, Panie, abyś ich obdarzył Twoim błogosławieństwem w rzeczach doczesnych, Panie, aby niczego im nie brakowało, aby nie podupadali na zdrowie, ale żeby byli zdrowi, ale też żebyś błogosławił ich, Panie, duchowo, aby słyszeli wyraźnie Twój głos i aby byli jeszcze mocniej używani, Panie, w Twojej służbie, w Twoim duchu, Panie, aby działali. Panie nasz i Boże Wszechmogący, za nasz kraj dziękujemy Ci, za Polskę, za to, że żyjemy w takim miejscu, w którym nie musimy się obawiać o nasze życie. To jest Twoja łaska i Twoja usługa. I Tobie niechaj będzie, Panie, za to chwała, ale prosimy Cię, abyś błogosławił nas dalej, Boże, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym kraju, ale żeby był to też kraj chrześcijański, kraj, w którym ludzie wołają i wzywają Twojego imienia. I błogosławimy, Panie, naszych rządzących, bo Ty chciałeś, żebyśmy tak robili, bo przez to będzie na nas spływało Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię, Panie, o naszych sąsiadów, Ukrainę, którzy dotknięci są konfliktem zbrojnym. Ty, Panie, wiesz, jak zakończyć ten konflikt. Ty, Panie, wiesz, jak zaprzestać temu terrorowi. Boże Wszechmogący, tam są ludzie, którzy Cię kochają, którzy Cię wielbią. Oni też się modlą, Panie, o to, abyś ich obdarzył pokojem. Wołamy, Panie, do Ciebie, abyś rozstrzygnął ten spór, abyś zakończył, Panie, ten przelew krwi. Panie Wszechmogący, przychodzimy przed Twoje oblicze, jako Kościół, jako bracia i siostry, i wołamy, Panie, do Ciebie o naszego brata Eryka. Panie, prosimy Ciebie, abyś go uleczył, Boże. Brat Eryk dostał najświeższe badania, Panie, i one nie są zachęcające, Boże Wszechmogący. Musimy być świadomi, że walczymy o jego zdrowie, o jego życie, Panie. Dlatego przed Twoim obliczem stajemy i prosimy Cię, Panie, abyś go uzdrowił w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Boże, Ty jesteś w stanie go uzdrowić, dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa cofnij, Panie, tę chorobę, pomniejsz tego guza, Panie, zabierz od niego wszystko to, co nie funkcjonuje prawidłowo. Panie, tylko w Tobie jest nadzieja, tylko w Tobie, Panie Wszechmogący, tylko Twoja krew może go oczyścić, może go uwolnić, Panie. Ty umarłeś nie tylko za nasze grzechy, ale też za słabości naszego ciała, za choroby, Panie. To zwycięstwo, Panie, jest u Ciebie. Prosimy Ciebie, abyś go błogosławił, abyś go uzdrowił, abyś błogosławił, Panie, również jego rodzinę. Przychodzimy też przed Twoje oblicze, Panie, z prośbą. Siostra Bożena prosi o swojego brata, Panie, o brata Jerzego, o brata ciotecznego, który jest w stanie krytycznym, Panie. Modlimy się, abyś go błogosławił, abyś wysłuchał modlitw tej rodziny, Panie, naszych modlitw. Ty wiesz, co jemu dolega. Dotknij się go, Panie, i uzdrów go. Aby to było dobre świadectwo, Panie, że Ty jesteś Bogiem, który odpowiada, który może wyciągnąć człowieka ze wszystkich przeciwności. Panie, brat Darek prosi o to, abyś całkowicie uzdrowił mojego chłopczyka Olka. Prosimy Cię, Panie, abyś dał mu swoje błogosławieństwo i abyś, Panie, aby się objawiła Twoja moc i łaska w jego życiu. Prosimy Cię, Panie, prosimy Cię, abyś go uzdrowił, Panie, tego chłopca, aby był całkowicie wolny od tego, co w jego życiu nie funkcjonuje prawidłowo, Panie. Ty możesz to zabrać. Siostra Neda prosi Cię, Panie, o to, abyś się błogosławił, abyś uzdrowił, gdyż wypadają jej włosy. I prosimy Cię, Panie, abyś zatrzymał tą sytuację, Panie. prosimy Cię, Boże Wszechmogący, abyś się błogosławił, abyś zabrał to, co nieprawidłowo funkcjonuje w jej ciele, Boże Wszechmogący, i aby nie wypadały jej włosy, Boże, aby się błogosławił, aby jej ciało pracowało, funkcjonowało prawidłowo. Ty wiesz, Panie, jak dla kobiet ważne jest długie i piękne włosy. Błogosław ją, Panie, wysłuchaj jej modlitw. Brat Farzad z kolei prosi Cię, Panie, o to, abyś go błogosławił, ponieważ ma problemy związane z pobytem w Polsce, Panie. To są Twoje dzieci, Boże, Twoja Boża rodzina. Oni oddali swoje życie, Boże, Tobie. Oni podążają Twoją drogą. Ty, Panie, przyprowadziłeś ich tutaj, na to miejsce, dlatego błogosławimy Cię i prosimy, błogosławimy ich i prosimy Cię, abyś, Panie, rozwiązał ich problem. Wierzymy, Panie, że u Ciebie jest to rozwiązanie i to są tylko chwilowe problemy i Ty, Panie, sprawisz, że one miną. Daj im błogosławieństwo urzędników i innych ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, Panie. Brat Adrian prosi Cię, Panie, o uzdrowienie. My również modlimy się, abyś błogosławił brata Adriana, abyś dał mu całkowite uwolnienie z tej choroby, która go trapi. Wysłuchaj, Panie, jego modlitw, błogosław go. Daj mu, Panie, pełne zdrowie. Daj mu, Panie, aby cieszył się zdrowiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Siostra Aleksandra prosi o swoją siostrę Anię, Boże. To jest osoba, która zmaga się również z nowotworem złośliwym. Boże, to jest Twoje dziecko. Prosimy Ciebie, aby Twoja moc dotknęła się tej osoby. Prosimy Cię, Panie, abyś wysłuchał modlitw tej rodziny i naszych modlitw i abyś dał tej dziewczynie pełne uzdrowienie. Myśmy już wcześniej modlili się o jej zdrowie, Panie, i Ty uczyniłeś cud w jej życiu. Prosimy Cię, uczyń ponowny cud. Zabierz, Panie, z jej życia ten nowotwór. Spraw, Panie, aby była całkowicie wolna, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Siostra Dorota, dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za to, że błogosławiłeś jej i jej rodzinie podczas wypoczynku. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, spełniasz nasze marzenia, że Ty pozwalasz nam odpocząć, Ty błogosławisz nam w drodze w te, Boże Wszechmogący, błogosławisz nasze wyjście i wejście. Chwała Tobie za to. Panie nasz, Tobie niechaj będzie cześć i chwała, wspaniały Boże, który się o nas troszczysz, który wysłuchujesz naszych modlitw, Panie. Przychodzimy tutaj na to miejsce, bo wiemy, że Ty słyszysz i mamy świadectwa, że Ty, Panie, odpowiadasz. I jeszcze o nasz Kościół chcieliśmy Cię, Panie, prosić. Kościół w Styżyńcu. Dziękujemy Ci za tą budowę, że tak wiele udało się zrobić, oczywiście dzięki Twojej łasce. To jest Twoje Boże dzieło, Panie. Ty je zapoczątkowałeś i wiemy, że Ty dokończysz tego dzieła, a koniec jest już niedaleko. Prosimy Cię, abyś błogosławił wszystkich, którzy się troszczą o Twoje dzieło, wszystkich, którzy o nie zabiegają, którzy się gorliwie o to modlą, Panie Wszechmogący, i prosimy Cię, abyś błogosławił wszelkie prace, jakie będą miały tam miejsce. I błogosław nas też finansowo, Boże Wszechmogący, abyśmy w realiach tego świata byli w stanie tą budowę dokończyć. Chwała Tobie, Jezu Chryste, na wieki wieków, Boże Wszechmogący. Amen. Amen. A teraz prosimy na wspólny posiłek dla ciała naszego, dla ducha. Mieliśmy ucztę wspaniałą, a teraz niech Was Bóg błogosławi, niech Was prowadzi. Z Bogiem, bracia i siostry.